Właśnie dotarliśmy do Podlodówka. Miejscowość nazywa się Podlodówek, województwo lubelskie. I będziemy szukać miejsca na rozbicie namiotu. Taki pomysł padł, żeby rozłożyć się do wschodu, bo jak będziemy sobie spać, to nie będzie nas razić. No i są dwa kompasy i obydwa pokazują co innego, ale tu jest zachód. Więc tutaj pewnie będzie wschód. No możemy sprawdzić tutaj, czy gdzieś przy, powiedzmy, w takim półcieniu znajdziemy tutaj swoje legowisko. Tak właśnie to wymyśliliśmy, że mamy cień z rana. Tak kompasik zadziałał wczoraj. Tu nam nic nie świeci. A tam ci, co się tam rozbili, mają słoneczko w namiotach. To Inka, gdzie się znajdujemy? Jeszcze raz, to Inka, gdzie się znajdujemy? Na festiwalu kooperatywy na Lubelszczyźnie. Jest cudownie. To wygląda tu dosyć dziko. Festiwal odbywa się na terenie prywatnym, właśnie w takim dzikim miejscu. Przygotowuję się dania. Z tyłu jest kafejka. Tutaj będą się odbywały jakieś prelekcje, warsztaty, a wieczorem koncerty. Gdzieś tu była ta duża miska, jest. I ta miska ma wpoksać z niej surówka, mega surówka. I można dowolnie zacząć. To jeszcze tak, Zuza, w międzyczasie z Arturem możecie zrobić rzodkieweczkę. Mam czy... Tak jest, dzięki Wam. I gumeczki można też ściągać, żeby do kompostu nie poszło. Tu jest organizacja przed kolejnym posiłkiem. Tu mamy szefa kuchni. I nic się nie marnuje. Zaraz kolejne. Reszta trafia na grządkę i w przyszłym roku będzie do zjedzenia. Tak jest, piękny piec. Mamy bębenki. Braciszku, z tego powstanie typowa ogórkowa, ale o tyle nietypowa, że tutaj możesz podjechać kamerą, pokazać, to jest kiszony barszcz. Tutaj, kiszony barszcz? Kiszony barszcz, wiesz, jaki bolny taka roślina. Po raz pierwszy w życiu też w moich rękach znalazł się kiszony barszcz, więc będzie to ogórkowa typowa z nietypowym składką kiszonego barszczu. Słuchaj, już dzielą nas milisekundy od tego wydarzenia, aż obaj to spróbujemy. Ale zapach. Trzeba przyjechać na Podlodówek. Właśnie, i to jest najlepsza reklama. No, no, i spróbować samemu. Dostałem instrukcję na temat tego, co będzie później można spróbować. Tak, będzie curry. Ja się dzieje, że o tym garnku ci nie opowiedziałem. To będzie curry z młodą kapustką i czerwoną soczewicą. Ekstra. Się, kochana, to jeszcze nie zaczęło, bo te wszystkie przyprawy dopiero trafią do tego garnka. Ua. Więc to dopiero troszeczkę zaczyna pachnieć, ale już jest taki zalążek.
Jaki to jest litraż takiego garnka jednego około? Może być 30, między 30 a 50 litrów te garnki mają. Gąsiory wyglądają 50-litrowe. No jak? Tak, ja właśnie nie wiem. Gąsiory to... Podobno wysokość, podobno pojemne. Tak, no. Czary, Mary, pokój spędz. Kruszka jest. Dobre. No i od kuchni tak to wygląda. Kto chce spróbować, niech przyjedzie. Tak jak dla żołądka, to i dla duszy też się coś znajdzie. Cześć Dawid. Cześć. Jak się czujesz na festiwalu? Bardzo serdecznie. Bardzo w porządku. Przed chwilą jadłem znakomite ciasto z pyszną kawką. Naprawdę piękna pogoda, rewelacyjnie. Piękna natura, naprawdę dookoła wszystko tak zarośnięte, że naprawdę wieś jak u babci ze starych dobrych czasów. No coś cudownego, warto, naprawdę zachęcam. Polecam, naprawdę. Polecałbyś każdemu, żeby zobaczyć, jak można żyć w taki sposób? Tak, jak najbardziej. Tak? Każdemu polecam zobaczyć, zdecydowanie. Warto poszerzyć jakby horyzonty patrzenia i postrzegania świata. Każdy z tych osób ma bardzo ciekawe rzeczy do opowiedzenia. Jakby często są to też zajawkowicze, którzy mają niezwykły umysł co do konstruowania pewnych rzeczy, takich naturalnych po prostu wyrobów. Po prostu własnej chęci i pracy, działania, naprawdę. Czy można się dowiedzieć tutaj, jak być właściwie niezależnym? Tak, właściwie tak. Właściwie można się nauczyć tutaj po prostu radzenia sobie w bardzo różnych sytuacjach, gdzie człowiek naprawdę jest w stanie zapewnić sobie na spokojnie przetrwanie i nie musi się obawiać o to, że sobie jakoś nie poradzi w życiu. No i co, i we współpracy z ludźmi też? Zdecydowanie. A kooperatywy to tak trochę właśnie nawet jak współpraca, prawda? Jakaś... kolaboracja może? Tak, coś takiego. Tak można byłoby to zinterpretować. W sensie, jeśli chodzi o takiego poczucia po prostu bycia tutaj jako taka wspólnota może do działania i realizacji jakby takiego przedsięwzięcia. To idziemy sprawdzać. Jasne. Zobaczymy, co na wykładzie. Growing a garden. He learned about all the basic things in life. He can also fit in with others in society. I think he has a reasonable understanding how the big society works. Tak wyglądają ogrody permakulturowe. Ogrody permakultury. Tu glistnik na dzikusa rośnie. O proszę, tutaj mamy przy glistniku gościa. Ale mam jisuwę. Sporo tego jaskółczego ziela tu jest wszędzie. Pomiędzy. A to jest chyba mięta, czy co? Czy melisa? Mięta. Od razu poznawszy, czy sałatki się przebijają. A to jest ciekawe, u nas na działce też to zauważyłem, tylko takie bardzo niskie to jest.